O północy weszły w życie ograniczenia, które w pasie przygranicznym z Białorusią wykluczają obecność dziennikarzy i aktywistów. Po wczorajszej decyzji prezydenta obowiązuje stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy objął 3-kilometrowy pas wzdłuż całej granicy z Białorusią. Na tym obszarze nie mogą przebywać osoby nieuprawnione. Nie ma tam miejsca dla aktywistów niszczących ogrodzenie stawiane przez służby, ani dla polityków, których zachowanie może prowadzić do reakcji po drugiej stronie granicy. Nie możemy tolerować sytuacji, że po pasie granicznym biegają osoby infantylne i nieodpowiedzialne. To nawiązanie do tego, co zrobił poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Polityk prowokował funkcjonariuszy służb, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo granic. Takie zachowania także miały wpływ na decyzję prezydenta, by przychylić się do wniosku rządu o wprowadzenie stanu wyjątkowego. One były w pewnym sensie realizacją tego, czego oczekiwał prezydent Łukaszenka. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Stan wyjątkowy ma potrwać 30 dni i jest także reakcją na zaplanowane na terytorium Białorusi manewry Zapad, w których udział weźmie 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich i białoruskich. Na teren przygraniczny wstępu nie mają dziennikarze. Można organizować zgromadzenia, można prowadzić działalność dziennikarską w pewnym oddaleniu od granicy. To będziemy egzekwowali. W poniedziałek na temat rozporządzenia prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego będzie debatował Sejm. Odrzucenia rozporządzenia chce Lewica. Wszystko jednak wskazuje, że stan wyjątkowy poprą Kukiz15 i Konfederacja. Sytuacją na wschodniej granicy zajmie się też Sejmowa Komisja Administracji, która ma obradować w trybie niejawnym, gdzie również przedstawiciele służb specjalnych będą przedstawiali posłom z wszystkich ugrupowań dodatkowe informacje. Posiedzenie komisji zaplanowano na wtorek. Wprowadzenie stanu wyjątkowego oznacza szkody finansowe, jakie poniosą przedsiębiorcy. Według danych wojewodów straty poniesie około 260 firm. Z rządu płynie zapowiedź rekompensat. Razem z Ministerstwem Finansów pracujemy nad tym, żeby dać możliwość rekompensaty utraconych szkód dla przedsiębiorstw, głównie turystycznych, które funkcjonują na wzdłuż granicy naszej wschodniej. O kryzysie na granicy z Białorusią Polska chce debatować w Unii Europejskiej. Silnie współpracuje z Litwą oraz Łotwą. W Słowenii odbywa się nieformalne spotkanie szefów MSZ państw unijnych. Nasz punkt widzenia jest bliski Litwy i Łotwy. Oczekujemy wsparcia ze strony pozostałych członków Unii Europejskiej. Debata w tej sprawie odbywa się dzisiaj. Wczoraj ministrowie państw unijnych dyskutowali o ewakuacji z Afganistanu.